Wiecie, ja to lubię zacząć film jakimś dobrym cytatem. Tym razem również miałem taki zamiar, a ponieważ nie przyszła mi do głowy żadna mądra myśl kogoś wartego zacytowania, wszedłem oto w internety i oczom moim okazało się mnóstwo błędów. Słowo, które koniecznie chciałem wpleść w ten cytat, to wydalanie. Niemal wszystkie sentencje dotyczyły tak zwanej dwójeczki, czyli dłuższej, bardziej rozbudowanej wizyty w toalecie, którą można nazwać na wiele, naprawdę wiele sposobów, ale nie wydalaniem. Zapytacie zapewne dlaczego. Zapraszam na film o układzie wydalniczym, zwanym inaczej moczowym. Do organizmu dostarczamy mnóstwo przeróżnych substancji, które podlegają różnorakim procesom. Te procesy można nazwać metabolizmem lub przemianą materii. Kluczowym słowem jest tutaj przemiana. Była jakaś substancja i w wyniku reakcji już jej nie ma. W zamian pojawiają się jakieś inne substancje. Przemiana to prawdziwa magia. Według jednego z tłumaczeń chemia z greki znaczy właśnie magia. Czemu nikt mi tego nie powiedział, kiedy byłem uczniem? Jeśli macie wrażenie, że nie trzymam się tematu, to już spieszę wyjaśnić, o co chodzi. Otóż wydalanie to usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Czyli wyrzucanie śmieci, które powstały podczas reakcji chemicznych w komórkach. A dwójeczka, zwana defekacją, w tej definicji się nie mieści. To, czego się pozbywamy, siedząc sobie wygodnie na toalecie, to niestrawione resztki, resztki, których organizm nie umiał przemienić właśnie. Widzicie ironię? Coś, co jest niemal dokładnie odwrotne od wydalania, jest z nim tak często mylone. Jedyny wspólny mianownik między wydalaniem i defekacją to usuwanie czegoś z organizmu. Ale jeszcze raz powtarzam, wydalamy tylko zbędne produkty przemiany materii. Żeby było jeszcze śmieszniej, w definicję wydalania mieści się pocenie, bo pozbywamy się nadmiaru wody, soli i mocznika. Tak, w pocie jest mocznik. A także mieści się tu wydech, który wyrzuca dwutlenek węgla i wodę, a wszystkie wspomniane wyżej substancje powstały w komórkach przy okazji przemian. Przedłużyło mi się troszkę na wstępie, ale spieszę już do sedna. Układ wydalniczy, czyli moczowy, to cała maszyneria skoncentrowana na pełnieniu dwóch zasadniczych funkcji. Oczyszczanie krwi ze zbędnych produktów przemiany materii, ich transport i usuwanie oraz aktywna regulacja ilości wody i soli w organizmie, tak zwana osmoregulacja. A skąd się biorą te wszystkie wydaliny? Ano między innymi z przemian takich substancji jak cukry, tłuszcze i białka, czyli podstawowych składników pokarmowych. Tak jak tłuszcze i cukry to w większości węgiel, wodór i tlen, tak śmieci, jakie trzeba wyrzucać po ich przemianach, to dwutlenek węgla i woda. Z białkami jednak już nie jest tak prosto. Składają się one głównie z aminokwasów, a te zawierają azot, którego produktem przemiany materii jest amoniak. Amoniak jest dosyć problematyczny, bo jest silnie toksyczny. Dlatego na ratunek przychodzi wątroba, która przekształca amoniak w mocznik, którego toksyczność jest już mniejsza. No i zajmijmy się wreszcie samym układem. Jak zauważyliście, mówi się na niego wydalniczy bądź moczowy, a to dlatego, że w wyniku jego działalności powstaje mocz. Na ten układ składają się dwie nerki, dwa moczowody, pęcherz moczowy sztuk 1 i podobnie jedna cewka moczowa. Nerki to filtry oczyszczające krew, w których to powstaje właśnie mocz. Nerki mają fasolowaty kształt, składają się z warstwy zewnętrznej zwanej korą nerki i wewnętrznej, czyli rdzenia nerki. W nerce rozpoczyna swój bieg
moczowód w miejscu zwanym miedniczką nerkową. Aby nerka mogła filtrować krew, trzeba ją tam doprowadzić. Tętnicą nerkową i oczyszczoną krew odebrać żyłą nerkową. Gdy mocz już powstaje, spływa przez miedniczkę nerkową do moczowodów, które dzięki skurczom mięśni gładkich występujących w ich ścianach pomagają w przepływie tegoż moczu do pęcherza moczowego. Ten jest całkiem pojemnym zbiornikiem, który dzięki elastycznym ścianom może pomieścić około 1 litra wiadomo czego. Na zewnątrz mocz zostanie wyprowadzony cewką moczową, która jest odrobinę dłuższa u mężczyzn niż u kobiet. Mięsień nazywany zwieraczem pozwala na kontrolę oddawania moczu dzięki możliwości zamknięcia światła cewki. Zajmijmy się teraz samą nerką i sposobem filtrowania krwi, bo jest to iście genialny proces. Każda nerka składa się z przeszło miliona nefronów, czyli podstawowych jednostek strukturalnych i funkcjonalnych nerki. Strukturalna znaczy, że nerka jest z nich złożona, a funkcjonalna, że to one odpowiadają za pełnienie przez nerkę swojej roli filtrowania krwi. Mamy zatem milion małych filtrów, które oczyszczają naszą krew i zmuszają nas raz na jakiś czas na wizytę w toalecie na tak zwaną jedynkę. Jak są zbudowane i jak dokładnie działają? Każdy nefron to dwie części. Ciałko nerkowe i kanalik nerkowy. Właściwym filtrem jest ciałko nerkowe, które składa się z kłębuszka nerkowego, czyli plątaniny naczyń krwionośnych, z których zbędne produkty przemiany materii oraz woda i trochę innych substancji zostanie wychwycone przez torebkę kłębuszka. A zatem ciałko nerkowe składa się z kłębuszka i torebki kłębuszka. A kanalik nerkowy ma za zadanie zebrać i odprowadzić mocz z ciałka nerkowego. Kanalik uchodzi do kanalików zbiorczych, a te doprowadzają w końcu do moczowodów. Podsumujmy. Torebka kłębuszka wychwytuje różne substancje z kłębuszka i przekazuje je do kanalika. Ten proces trzeba pomnożyć przez około 2 miliony, bo mniej więcej tyle nefronów mamy w obu nerkach. Ten przesącz nazywa się moczem pierwotnym i powstaje go około 180 litrów na dobę. Zaraz. Jak to możliwe, skoro mamy 5-6 litrów krwi, a jej część, którą przefiltrowują nefrony, daje 180 litrów? Nie jest to kreatywne podejście do matematyki, a ledwie fakt, że nasze 5-6 litrów w ciągu doby filtrowane jest wielokrotnie. Wiem, to nadal nie wyjaśnia, jakim cudem z 6 da się wycisnąć 180. Otóż podczas przepływu przez kanalik nerkowy w nefronie mocz pierwotny przechodzi szereg procesów, jak wchłanianie wody z powrotem do krwi. Wydajność tego procesu zwanego resorpcją to około 178 litrów na dobę. A to nie koniec. Do krwi powrócą także takie substancje jak witaminy, glukoza, sole mineralne czy aminokwasy. Ale żeby tego było mało, do kanalika trzeba jeszcze dorzucić trochę substancji. To z kolei nazywa się sekrecją i trafiają do powstającego moczu jony potasu, wodoru, różne hormony, a czasem też przyjmowane leki. Dobra, jeszcze raz, żeby to miało sens. W wyniku filtracji w ciałku nerkowym powstaje mocz pierwotny. W wyniku resorpcji i sekrecji, to z kolei w kanaliku nerkowym, zmienia się skład i ilość moczu, by utworzyć około litra do półtora moczu ostatecznego. To właśnie ten, który radośnie pogwizdując usuniemy w toalecie.
wszystkie wędrówki, wody, soli, innych substancji z krwi do nefronu i z powrotem mają na celu regulację ilości wody i soli w organizmie. Pamiętacie? To osmoregulacja. To dlatego podczas seansu ulubionego filmu, gdy przyjdzie wam uraczyć się 2 litrami słodkiego napoju, czego nie pochwalam, a gorąco rekomenduję wodę, jestem jednak realistą, to nagle trzeba biegać do toalety sporo częściej niż zwykle. Organizm zwyczajnie pozbywa się nadmiarowej wody. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną odwróconą lekcję. Życzę owocnej nauki i do następnego razu.